sobotę, 5 marca, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Krzysztofem Zanussim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa, witamy Pana Krzysztofa Zanussiego. Możemy do Pana Krzysztofa dzwonić, a teraz konkretnie z legendą polskiego kina, z człowiekiem, który nakręcił blisko 40 filmów fabularnych, około 20 filmów krótkometrażowych, który około 20 razy reżyserował na scenach teatralnych. Krzysztof Zanussi to oczywiście dla mojego pokolenia przede wszystkim iluminacja, barwy ochronne, struktura kryształu. To te filmy, które odeszły od wojny, odeszły od prześladującej polską falę Hasa, Kawalerowicza, wczesnego Wajdę, obrazów SS-manów, obrazów obozów koncentracyjnych. I właśnie nie wiem dlaczego te obrazy ostatnio znowu w filmach pana Krzysztofa Zanussiego powróciły. W Roku Spokojnego Słońca, w Gdzieśkolwiek Jest, w filmie o Maksymilianie Kolbe znowu powraca wojna. I to będzie moje pierwsze pytanie, panie Krzysztofie. Dlaczego? Czyżby chciał pan nam dać znać, że chwiejna granica potęgi rozumu i zbiorowego szaleństwa znów może zostać przekroczona? Wie pan, przez całe 40 lat mojego świadomego życia, czy więcej niż 40 lat, ta granica była zawsze bardzo bliska przekroczenia, więc nic nowego się nie wydarzyło. Ale pan mnie tak przytłoczył tą liczbą filmów, które ja zaś rzeczywiście zrobiłem, i tą ilością lat, które ja pracuję, że może po prostu ja już dziecinnieję i wracam do swojego dzieciństwa. Wie pan, ja przeżyłem dzieciństwo w czasie wojny. Ja miałem kilka lat, ale ja to bardzo mocno pamiętam. To w końcu prawdopodobnie ukształtowało mnie najmocniej, chociaż do tego się nigdy nie można przyznać, bo to było 4 lata miałem, kiedy już wojna się skończyła. Czy to wraca dlatego? Myślę, że nie. Myślę, że wraca dlatego, że po pierwsze mam świadomość, że każda sytuacja ostateczna jest takim egzaminem, próbą wszystkich wartości człowieka, wszystkich wartości, w które wierzył. I że wojna jest po prostu łatwą okazją, żeby przypomnieć najbardziej bliską, prawdopodobną taką próbę, którą ludzie przechodzili, przechodzą. Myślę, że dlatego to wraca. A nie dlatego z kolei, co staje się problemem dzisiejszego czasu, że wojna jest daleko i nagle gwałt, przemoc powracają w widowisku jako taki nowy romantyzm współczesnych czasów. Panu to jest dana, inna chyba panu wojna. Była dana niezwykła szansa. Szansa zresztą dana wielu wybitnym twórcom filmowym. Otóż w czasie, kiedy myśmy tutaj wszyscy byli bardziej lub mniej skrępowani, był pan właściwie obywatelem świata, był pan w Rzymie, w Paryżu, w Warszawie również. Czy z pańskiego punktu widzenia to, co nastąpiło po roku 89, oznacza jakąś zmianę? Czy może ma pan do tego stosunek bardziej relatywny? Może wcale nie byliśmy tacy zniewoleni, a w tej chwili może wcale nie jesteśmy tacy wolni? Proszę pana. To kwestia, jak będziemy definiowali wolność. Jest ta wolność wewnętrzna i jest wolność zewnętrzna. Zewnętrznie mieliśmy skrępowane ręce. Czy mnie była dana ta wolność, czy ja ją wywalczyłem, czy wydeptałem, czy sprytnymi intrygami udało mi się osiągnąć pewien stan nietykalności. Rzeczywiście nie zabrano mi nigdy paszportu. Miałem mało starć, miałem jakieś drobne starcia z cenzurą. Dzisiaj to bardzo podnosi w prestiżu, jeżeli się o tym wspomina, ale nigdy nie byłem prawdziwie ofiarą tamtych czasów, tak jak byli moi wielce zasłużeni, szlachetni koledzy, którzy wywalczyli tę wolność taką bezpośrednią ofiarą, ofiarą więzienia, ofiarą zabranego paszportu. Otóż z perspektywy moich wiecznych podróży i patrzenia na Polskę z zewnątrz już od dawna, na pewno ten przełom, który nastąpił, jest wielkim przełomem o wielkiej wadze, ale powtórzę, za mrożkiem. Spotkaliśmy się ponownie z naszą ojczyzną Europą w momencie, kiedy ta ojczyzna jest w najgorszym stanie, ma najmniej do zaoferowania. Wobec czego to spotkanie jest dla nas pełne zawodu, bo spotykamy się po przyjęciu, jak powiedział Mrożek, to odpowiedział zresztą bardzo brutalnie, tworząc okropną metaforę o tym, jak wygląda ten stan po przyjęciu, co my znajdujemy w tym salonie, gdzie już zeszło światła. O tym przyjęciu. Rządzący dzisiaj kulturą pan Kazimierz Dejmek powiedział, że cały ten bojkot aktorski to był gest kabotyna. W książce Komedianci o bojkocie aktorskim znalazłem cały szereg nazwisk pańskich aktorów. Pańskiego nazwiska nie znalazłem. Czy pan się zgadza z taką tezą? Po pierwsze, muszę się ustosunkować do samego bojkotu, ja się w nim nie znalazłem, bo ja byłem po prostu poza krajem, ale przecież nie wystąpiłem wtedy w telewizji, nie udzieliłem wywiadu, a nawet, i
to teraz mogę po latach powiedzieć, to jest wyrok Kabotyński, jeżeli przyznam się, że moja broda pochodzi z tamtych czasów. Ja bałem się, że jak wrócę do kraju i odmówię wywiadu, to nie puszczą jakiś stary wywiad i powiedzą, że wrócił i powiedział. Więc na wszelki wypadek zapuściłem brodę, tak mi ktoś mądrze doradził. Krzyś Kieślowski. I rzeczywiście, z punktu widzenia dramaturgii to był dobry chwyt, bo nie było moich materiałów z brodą, a długo nie ukazywałem się w telewizji publicznej. 20-79-11, 20-57-53. Pan Krzysztof Zanussi w naszym studio. Możecie Państwo dzwonić, pytać. A ja zapytam jeszcze, swoje pierwsze filmy amatorskie robił Pan w klubach filmowych, dotowanych, rzecz jasna, z budżetu. Dzisiaj wiele takich klubów upada. Czy to oznacza, że człowiek niemajętny może mieć dzisiaj trudniejszy dostęp do sztuki filmowej niż w tamtych latach 50., kiedy Pan zaczyna. Proszę pana, nie wiem jak to jest. Musiałbym się usłyszeć od tych ludzi, czy jest im rzeczywiście tak bardzo. Wszędzie jest trudno i zawsze było trudno. Kluby filmowe były pewną uroczą ostoją dla takiego działania amatorów, ale dzisiaj znam domy kultury, znam kluby, które funkcjonują lepiej niż kiedykolwiek. Więc nieprawda, że one upadają. Jedne upadają, drugie kwitną. Jedne rozwinęły skrzydła, bo mają energię, bo mają ludzi, którzy mają inicjatywy, którzy próbują coś robić. Jeżdżę wiele po Polsce, więc spotykam takich ludzi. Dlatego nie jestem przekonany, czy takie uogólnienie, że one upadły, jest słuszne. Nie ma może tak bogatego sponsora publicznego, ale są to sponsorzy prywatni. Są prywatne firmy, które też czasem dają komuś pieniądze na kulturę. Czy pan swoją karierę zawdzięcza wyłącznie sobie? Pan nosi nazwisko, które dopiero niedawno Polakom zaczęło się kojarzyć z lodówkami i smakiem cappuccino. Czy uzyskał pan kiedykolwiek cokolwiek od koncernu Zanussi? To jest moja bardzo daleka rodzina. I niestety nasze dobre i ciepłe relacje datują się od czasu, kiedy moje nazwisko jako reżysera zaczęło coś tam już w tych Włoszech, w jakim stopniu być przynajmniej komuś wiadome. Mamy dobre relacje i nie mamy żadnych kontaktów zawodowych. To firma już nie jest w rękach naszej rodziny, jest w rękach koncernu szwedzkiego Electrolux. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jesteśmy odlegli o 6 pokoleń, więc z uśmiechem czasem słyszę takie... A czy z kolei na Zachodzie nie miał pan kłopotów, nazwisko Zanussi nie kojarzyło się, że to jakiś synalek bogatego rodu, chce się pobawić kamerą? Nie miał pan tego problemu, co każdy ski czy cka, który stara się przebić ze swoim... Wie pan, o tyle nie, że to nie ma takiego prostego skojarzenia. Jednak po włosku mówiąc mam zauważalny akcent, więc wiadomo, że nie wychowałem się we Włoszech i nikt mnie nie podejrzewał, że jestem... w Polsce eksponentem producentów lodówek. Od 14 lat jest pan nie tylko reżyserem, jest pan także menedżerem kierującym zespołem TOR. Czy to zajęcie dostarcza panu prawdziwej satysfakcji, czy traktuje pan je tylko jako możliwość robienia własnych filmów? Problem jako zło konieczne, dlatego że no, żeby bronić swojego warsztatu pracy, muszę także w jakiś sposób ten warsztat samemu kreować. I robię to również z radością dla paru przyjaciół, kolegów. Nie robię tego dla obcych. Właściwie robię to tylko dla kilku reżyserów, których bardzo cenię. Bo to jest ogromna praca i ogromny wysiłek, który to trzeba. Lubi pan władzę? Tak, bardzo. Wiem, że Zjednoczenie Chrześcijaństwo Narodowe proponowało panu objęcie teki ministra kultury. Pan się nie zgodził. Z niechęci do chrześcijan, z niewiary w możliwości kierowania ministerstwem kultury, czy może ze skromności? No to ostatnie, to była gruba przesada, jakbym się tylko przyznał. Jestem sam chrześcijaninem, więc nie mogę się odżegnywać od tego, co chrześcijańskie. Może... Ja pytam o chrześcijańskie wartości kultury, o krzewienie. Krzewienie, nie proszę pana. Ja po prostu uważałem, że to jest czas, gdzie na tym stanowisku powinien być urzędnik, a nie artysta. I że ja bardzo bym chciał zostać polskim André Malraux, to znaczy twórcą, który zostawi dobry, twórczy ślad w przemianach kultury, ale akurat nie w tym momencie historii. I mimo, że ta propozycja była bardzo sympatyczna i nęcąca i może się nie odżegnuje od prac publicznych, ale akurat w tym momencie ja też mam swój czas i przyjdzie może na mnie czas, kiedy to będzie miało sens, ale w tym momencie wydawało mi się, że nie miało 20, sensu. 20-79-11, 20-57-53, pierwszy telewizor się dodzwonił. Witamy, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Halo? Mam pytanie do pana Zanussiego. Mówił o zniewoleniu zewnętrznym, prawda, i wolności wewnętrznej. Jakie cechy według pana potrafią, pozwalają człowiekowi zachować czy wychować tą wolność wewnętrzną? Jakie cechy? Ja myślę, że wolność wewnętrzna to jest w ogóle taka wartość absolutna. Człowiek do niej zmierza przez całe swoje życie, jeżeli się potrafi uwolnić od wszystkich swoich namiętności, od wszystkich swoich impulsów, które wiążą go z przedmiotami, z rzeczami, z władzą, o której sam przed chwilą powiedziałem, że bardzo ją lubię. Otóż właśnie miłość do władzy jest też jednym z więzów, które nie pozwalają osiągnąć wewnętrznej wolności. Jeżeli człowiek się skaże na służbę, mówię to oczywiście w takim kluczu, który po prostu łatwo nazwać kluczem chrześcijańskim. Tak ta
judeo-chrześcijańska kultura przez wiele tysięcy lat wypracowała taki sposób mówienia o wartości, jaką jest wolność. Wolność, czyli uwolnienie człowieka, a wolność jako podporządkowanie się służbie. Jeżeli człowiek z dobra woli czemuś służy, to właściwie może się czuć wolnym i w tym sensie takiej wolności się szuka, ale niełatwo znajduje. Wróćmy do tematów konkretnych. Przyznał się pan, że może kiedyś nastąpi taki czas, kiedy będzie miejsce dla jakiegoś polskiego André Malraux i może pan chciałby nim być. Czy to znaczy, że w dyskusji o roli i potrzebie Ministerstwa Kultury opowiada się pan za istnieniem tego ministerstwa, czy za jego likwidacją? Proszę pana, nie jestem specjalistą od prawa administracyjnego. Obserwując rzeczywistość paru krajów ościennych, widzę, że Ministerstwo Kultury jest organem w moim odczuciu potrzebnym, przydatnym, praktycznym. Szczególnie tam, gdzie kultura wymaga większej opieki i osłony. Z tego punktu widzenia, moim zdaniem, ono powinno dalej istnieć i nie widzę, że nic. A co pan sądzi o mecenasach? Czy kulturę są w stanie ratować jakieś dotacje lub fundacje, czy tak naprawdę w grubym procencie trzeba się tutaj oprzeć na państwie? Proszę pana, i jedno, i drugie jest konieczne i zdrowe, przynajmniej w naszej europejskiej tradycji. W anglosaskiej tradycji właściwie wystarczą prywatni mecenasowie, a dla mnie jest, dzieje się dobrze, jeżeli jest i państwowy mecenat, który może się mylić, który ma swoje polityczne zabarwienia i ma swoje fluktuacje, i jest obok niego równie potężny mecenas prywatny, który potrafi także to zrobić. 20 79 11 20 57 53. Witam. Halo? Halo, czy słyszymy się? Dzień dobry, ja do pana Krzysztofa. Dzień dobry, prosimy, słyszymy panią świetnie. Takie pytanie. Pan kiedyś zapowiadał swoją książkę, której nigdzie nie znalazłam. Czy ona wyszła, czy nie wyszła, czy coś się z nią stało? Oprócz scenariuszy nikt nic nie wie na temat książki. Proszę pani, bije się w piersi. To bardzo wzruszające, że ktoś z państwa pamięta. Ja rzeczywiście 2 lata temu już ogłosiłem jakieś fragmenty książki, którą mam nadzieję, że teraz rychło skończę. Właśnie przed paroma dniami rozmawiałem z wydawcą i ta myśl wróciła. Książka miała się nazywać Okropnie, bo jej tytuł to jest Pora umierać. Ja się nie wybieram tak szybko do trumny, ale wymyśliłem sobie, że tym tytułem określę zamknięcie jakiejś epoki. Jakiś czas się skończył i ten czas chcę zamknąć, podsumować i pokazać, że możemy wejść w nowe czasy. Więc to nie jest książka wspomnień, ale troszkę wspomnień, troszkę refleksji. Kończę ją, nie znalazłem dotychczas wydawcy, którego presja dałaby mi, uskrzydliłaby mnie na tyle, żeby nabrać odwagi i zakończyć. Jest to 3/4 napisane. Mam nadzieję, że w tym roku się ukaże. Będę bardzo wdzięczny, jak pani ją znajdzie. I dziękuję, że ktoś w ogóle o tym pomyślał. Skoro o książkach mowa, ze wstępu do trzeciego tomu scenariuszy emanuje jakby gorycz. Powiada pan tam, że sukces w dzisiejszym świecie ma się albo wielki, albo żaden. Czy to znaczy, że chce pan wmówić tym, którzy nie zrobili ani jednego filmu na Zachodzie, że pan nie ma sukcesu? Nie, proszę pana, ja się uważam za człowieka, któremu się niesłychanie powiodło, jak na moje możliwości, bo moje możliwości są ograniczone. Ja nigdy się nie nadawałem do tego głównego nurtu kina, rozrywki, widowiska. Więc jeżeli w ogóle znalazłem sobie inne miejsce i na tym miejscu zdołałem zrobić, jak pan mówi, prawie 40 filmów, nigdy nie liczyłem ile ich było, ale rzeczywiście było ich dużo. Jest ich ciągle jeszcze dużo, bo mam wiele projektów. To znaczy, że mnie się już jak na moje aspiracje, możliwości udało. Takiego kina, jakie ja robię, jest robić wyjątkowo, takie kino jest wyjątkowo trudne. W tym samym wstępie powiada pan, że jakby tak nieco kokietując widzów, że może jednak, czytelników, że może jednak czytelnik jest wierniejszy od publiczności kinowej, która się odwraca. Czy to tak rzeczywiście jest? Czy słowo mówione, czy opowieść będzie zawsze powielana przy pomocy gutenbergowskiego druku, czy właśnie systemem filmu, wideo? Multimediów. Wierność to jest jakby inna kategoria. Wierni są ludzie, którzy trzymają książkę na półce. Film dla niewielu jest w kasecie. Kasety też zresztą blakną, przemijają. To jest życie motyla, więc mam zaufanie do zadrukowanego papieru. Który bleknie? No, dużo wolniej. Dużo wolniej. Ale na pewno słowo zapisane należy też do epoki Gutenberga, która się skończyła z wynalazkiem braci Lumière. I chyba w tej chwili słowo pisane schodzi na plan drugi. A to słowo z obrazem schodzi na plan pierwszy. Zdaje się, że jest 20 79 11, 20 57 53. Kolejne pytanie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Płachecki, Henryk. Ja mam pytanie do pana Zanussiego, jeśli można. Czy coś się zmieniło w pana wypowiedzi dzisiaj? Zacytuję teraz panu pana wypowiedź sprzed 15, może 20 lat. Powiedział pan kiedyś, uczciwości, powiedział pan kiedyś, że jeśli człowiek chce być uczciwym, musi się zdecydować.
zdecydować na swego czy swoistą, swego rodzaju ubóstwo. To są pańskie słowa i chciałem się dowiedzieć, czy coś się po 15-20 latach zmieniło, pana zdaniem. Proszę pana, chyba nie. Ja nie wiem, czy użyłem słowa ubóstwo, ale chyba, jeżeli dokładnie tak powiedziałem, to myślę, że wtedy i dzisiaj uważałem, że trzeba być w stanie się czegoś wyrzec. Ja się wyrzekłem paru wielkich pokus. Miałem wielką pokusę po moim amerykańskim filmie, zrobionym już dzisiaj kilkanaście lat temu, robić dalej takie filmy. One przynosiły nieporównanie większy, nawet rozgłos, a przede wszystkim nieporównanie większe pieniądze, honoraria, możliwości. Wkładały mnie bliżej tego głównego nurtu kinematografii. I nigdy nie zawahałem się więcej. Wszystkie podobne propozycje zacząłem odkładać na bok. Nie ciągnie mnie to, w końcu ludzie też, którzy mi proponują, rozumieją, że ja się do tego nie nadaję, że to nie jest moje powołanie, że ja nigdy w tę stronę nie pójdę. Było parę innych okazji w życiu, trudno teraz wymieniać, które mogły mi zapewnić wygodniejsze życie. Aczkolwiek tymi środkami, którymi przez lata posuwam się przez życie, no też zapewniłem sobie elementarną wygodę. I stąd to ubóstwo może brzmieć dzisiaj dwuznacznie. Nie jestem człowiekiem w tym sensie ubogim, że nie chodzę już po dartych butach, ale staram się, żeby to, co zarobiłem, komuś poza mną służyło, żeby nie objadłem się kawiorem, prawda? Nie żyję w najbliższym. Pytanie o bogactwo, szalenie. Pytanie o pieniądze, nasuwa mi pytanie o sens telewizji, która w dużym mierze właśnie na komercjalizacji dzisiaj się zasadza. Niektórzy powiadają, że z tym należy walczyć, mają zarzuty również do nas, do sieci Polonia 1, że to wszystko jest takie płytkie, błahe i tylko bogate. Co pan o tym sądzi? Czy należy walczyć? Wywołuje temat, który jest rzeką, to znaczy już pan użył słowa komercjalizacja, to znaczy uhandlowienie, pchnięcie w handlu. Z drugiej strony jest pytanie o popularność, popularność medium. To medium jest w zasadzie swojej popularne. Teraz telewizja, która żyje z reklam, ma obsługiwać tego najszerszego widza. Natomiast jest telewizja publiczna, która musi być bardziej wyspecjalizowana, musi obsługiwać każdego z osobna, musi mieć audycje dla bardzo niewielkich grup ludności, ale ważnych grup ludności i musi mieć także audycje publiczne. Kształtowanie, popularne, kształtowanie jakichś profili tych dwóch telewizji odmiennych, no jeszcze się nie zaczęło. Na razie telewizja publiczna, jak się domyślam, marzy o tym, żeby ścigać się z państwem i być jeszcze bardziej równać do niskiego mianownika. Nie wolno jej tego robić, bo to jest za nasze pieniądze i to jest telewizja, która ma wyższe powinności, a nie tylko czy my mamy się ścigać z telewizją publiczną i podnosić poziom, czy tylko przebijać ilością reklam? Ja myślę, że przyjdzie państwu to z czasem, bo zrozumiecie pewnie, że waszym powołaniem no, jest nie tylko zarabianie pieniędzy, że mówienie publiczne to jest powołanie samo w sobie. I telewizja jest powołana do tego, żeby ludzi łączyć, żeby z ludźmi rozmawiać, to jest środek komunikacji. Najlepiej zarabiać na giełdzie, jeżeli chcecie tylko zarabiać pieniądze. Jeżeli chcecie robić coś więcej, to zarabianie jest tylko środkiem, a nie celem. 20 79 11 20 57 53. Witam. Halo? Dzień dobry. Ja mam pytanie takie, dlaczego pan Zanussi w tej chwili cały czas obraca się w kulturze, cały czas się obraca w sensie tworzenia i promocji kultury, ale dlaczego sam nie tworzy w tej chwili nic? To jest surowe pytanie, ale ja jednak bardzo pracuję w tejże kulturze, znaczy miałem premierę teatralną parę tygodni temu w Niemczech, tam akurat reżyserowałem sztukę. Pracuję nad jakąś następną sztuką, która możliwe będzie miała premierę zimą w Paryżu, a może jeszcze w tym roku, przez lato zdążę zrobić film. Kończę montować też jakiś film telewizyjny wprawdzie, zrobiony z Yehudi Menuhinem. Taka rozmowa o życiu, o świecie. Fakt, że półtora roku blisko nie robiłem filmu fabularnego, bo parę projektów mi padło, parę się przesunęło. Nie chcę robić byle czego, mam poczucie szalonego ryzyka, które w tej chwili towarzyszy każdemu projektowi, szczególnie, że w to będą zamieszane i pieniądze publiczne, i jeszcze cenniejsze pieniądze zarobione przeze mnie, przez moich kolegów, przez filmy, które dobrze poszły i które zaryzykowane w nowy projekt, no powinny się zwrócić mnie, nie zależy, żeby one zarobiły, ale chciałbym, żeby nie było straty. Więc waham się bardzo w podjęciu takiego czysto polskiego tematu, zważywszy, że nasz rynek nie jest w stanie zapłacić za nasze filmy. I stąd może wypadła mi taka półtoroczna pauza, ale jeżeli przez tych 20 parę lat zrobiłem blisko 40 filmów,
to proszę mi nie zarzucać, że się lenię, bo ja naprawdę dużo robię. A ja pana odciągnę jeszcze dalej od kultury, jeszcze w sfery polityki. Coś się właśnie wokół tej naszej kultury, środków informacji, przekazu, coś tutaj zaczęło szaleć. Rozpętała się afera wokół odwołania prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, walka pomiędzy telewizją publiczną, panem prezydentem, Polsatem. O co tutaj chodzi? Czy pan coś z tego jako człowiek bliższy nie wiem, tym kręgom rozumie? Ja nie mogę tak powiedzieć publicznie, że ja coś rozumiem. Tu jest bardzo wiele rzeczy ukrytych przed opinią publiczną. Może z czasem one wypłyną. Myślę na pewno, że się źle dzieje, że... Zapytam prosto i konkretnie, czy prezydent ma rację? Nie wiem. Nie wiem, czy ma rację. Natomiast martwi mnie to, że narusza się istnienie instytucji i pewien ład w kraju, który jest potrzebny. Oczywiście w krytycznych momentach należy interweniować i czasem ten ład naruszyć, jeżeli to jest zły, jeżeli nie złym ładem. Ja nie wiem, czy Rada dobrze czy źle przyznała tą jedną telewizję publiczną, jednej grupie. Sam byłbym przekonany, że ten proces powinien trwać dużo dłużej i wtedy te grupy by się połączyły i prawdopodobnie byłyby bardziej zrównoważone, ale Rada nie mogła dłużej działać, bo mogła zostać rozwiązana. Słowem, była to bardzo zła koniunktura polityczna, która spowodowała, może rzeczywiście ta decyzja była zbyt pochopna. Tyle mogę powiedzieć jako człowiek postronny. Martwię się oczywiście wszelkim rozchwianiem jakby ładu w kraju, który do praworządności nie jest bardzo nawykły. Ale mam nadzieję, że i z tego zakrętu wyjdziemy jakimś roztropnym rozwiązaniem i że nie zrobi się z tego kolejny etap jakiegoś polskiego piekła, szarpaniny, awantury i tak dalej. Kolejne pytanie od państwa. Dobry, ja się chciałam dowiedzieć, w jaki sposób pan Zanussi dobiera aktorów do swoich filmów. Czy dobiera ich pan, znając ich pan z teatru, z filmu, czy z agencji? Na przykład jak to było w wypadku filmu Gdzieśkolwiek jest, jeśli się jest? Bardzo miłe pytanie, dziękuję za nie. A rzeczywiście różnie to bywa. Czasami do dzisiaj głównych aktorów trzeba dobierać, mając na względzie wymogi producentów. I tak było akurat w wypadku filmu Gdzieśkolwiek jestem. Tam w jakiś sposób byłem zmuszony do decyzji, której bym powiedzmy w 100% nie podpisał, ale w iluś procentach byłem na tą decyzję, z tą decyzją zgodny, inaczej nie robiłem filmu. Do ról post mniejszych oczywiście wybieram aktorów, których spotkałem w teatrze. Jak może pani zauważyła, jestem dosyć wierny moim widzom chyba też, ale przede wszystkim... A pokażmy w tym momencie wybrany kawałeczek filmowy. A świetnie, to akurat scena, która wypadła z filmu Gdzieśkolwiek jest, jeśli się jest. Scena, która wypadła w montażu, ale w niej grają także aktorzy polscy. Tacy właśnie aktor, którego wypatrzyłem na jakimś egzaminie chyba w szkole teatralnej, bo to już było parę lat temu. Zdaje się, że ruszył właśnie ten fragment, naprawdę może ruszyć. Fragment na korytarzu, gdzie... bohaterkę spotyka chory umysłowo. No i to jest zawsze smutne. Patrzę, co może telewizja, że aktor został zatrudniony, zaangażowany, a potem nożyczki reżysera zdecydowały w ostatnim jakimś momencie, że w ogóle na ekranie nie zaistniał. No, to jest ryzyko zawodu, to się zdarza, ale ten aktor następnie wystąpił w moim filmie o Kolbem, także zostałem wierny, zauważyłem ciekawego aktora. Nie zapomniałem o nim natychmiast. Natomiast szukam nawet w tej chwili, to strach powiedzieć w telewizji, żeby nie było jakichś okropnej lawiny propozycji ze strony ludzi, których akurat nie mogę zatrudnić, ale szukam obsady, jakbym znalazł obsadę, to dużo szybciej skończył scenariusz mojego następnego filmu. Szukam takich Polaków, pary Polaków z lat 90. Takich ludzi około 30, którzy byliby wyrazem takiego dynamizmu, może nawet bezwzględności, takiego arywizmu, takiej żądzy, dobicia się czegoś, a jednocześnie ludzi, którzy byliby w stanie później w dalszej fazie scenariusza gdzieś pokazać jakąś większą głębię, jakąś tęsknotę za czymś poważniejszym, głębszym w życiu. Panie, jeśli znajdę takich wykonawców, a zaangażuję, jeżeli państwo chcą do mnie napisać, to zespół TOR Puławska 61, każde zdjęcie oglądam uważnie, każdą kandydaturę biorę pod uwagę poważnie i zastanawiam się, może to właśnie jest dla mnie propozycja. Znaczy tak uśmiecha, ja pana też biorę pod uwagę. W trakcie naszej ostatniej rozmowy prowadzonej tutaj w stacji pan powiedział, że środowisko artystyczne bardzo dobrze chce zarabiać, nawet za dobrze. Pan ma możliwość oglądania nas Polaków oczyma
człowieka o niepolskim nazwisku i patrzącego również z perspektywy zachodniej. Czy to dotyczy tylko sfery artystycznej? Czy nie jest czasem tak, że Polacy w ogóle chcą za dużo zarabiać i za mało pracować? Wszyscy na świecie chcą dużo zarabiać i nikt chyba na świecie nie chce strasznie dużo pracować. To jest po prostu wbrew naturze. Ale jest po prostu kwestia roztropności. Nie wolno za dużo skonsumować, a zarabianie to jest konsumowanie, w proporcji do tego, co się produkuje. I tu trzeba mieć roztropność po prostu. Ja bym chciał, żeby moje środowisko zarabiało najwięcej, ale wiem, że jesteśmy na górnej granicy, po której staniemy się tak niekonkurencyjni dla świata, że nie będziemy w ogóle zarabiali, bo nikt u nas nie będzie zamawiał. Ale to już pan mówił o środowisku, to już pan nam mówił. A jak pan widzi inne sfery? Ja myślę, to samo dotyczy każdego środowiska. Jeżeli pan ma fabrykę, w której personel za dużo zarabia, to produkt tej fabryki jest niekonkurencyjny, przestaje się sprzedawać i oni myśli pan, że to zagraża wszystkim sferom polskiej produkcji? Ja wie pan, nie znam się na tym, jak to bywa w różnych dziedzinach, są lepsze i gorsze. Są wyżej płatne i gorzej płatne, ale wiedziałem, jak padały przemysły brytyjskie, jak we Włoszech, jak bardzo często parcie na wysokie zarobki powoduje, że dana branża się przewraca, bo się w niej nie inwestuje, bo się przejada wszystkie zyski. I tej świadomości nam braknie, bo zawsze za inwestycje było to odpowiedzialne, to jakieś mityczne państwo, a nie załoga. Załoga musi dbać o to, żeby ich narzędzia wymieniano, żeby ich w ich zakładzie pracy co chwilę wprowadzano nową technologię, która kosztuje majątek, a nie żeby wszystko szło już na pensję i zarobki. Już 4 lata jesteśmy na tym zburzonym oceanie wolności, tak to można nazwać. Jak pan sądzi po tych 4 latach z tamtej perspektywy, jak jesteśmy postrzegani, czy nasze szanse są równie wysokie jak w 1989 roku, czy może coś jako naród straciliśmy w tym doganianiu Europy, jak to się mówi? Proszę pana, wie pan, trudno powiedzieć, cośmy stracili, bo to już jest jakby za nami, to jest nie do odrobienia. Ja myślę, że Europa się po prostu specjalnie nami nie interesuje, bo interesuje się sobą i każdy naród dzisiaj w momencie... A to znaczy, że my nie jesteśmy Europą, jeśli nie interesuje się sobą, a nie nami? Nie, bo ja myślę, że każdy się interesuje sobą nawet w samej Europie, że Francuzi zajmują się bardziej problemami francuskimi niż portugalskimi czy niż Szwecją. Jest pewien taki czas partykularyzmu. Ale mnie się zdaje, z perspektywy właśnie... Czy to by znaczyło, że idea zjednoczonej Europy nie jest taka bliska sercom Europejczyków? No nie jest. Najlepszy dowód, że to wygrywa w referendach paroma procentami, tak jak było we Francji. Ludziom bardzo trudno się rozstać z tym, co było, a bardzo ciężko uwierzyć, że to, co będzie, będzie lepsze. Ja wierzę, że to będzie lepsze. Ja należę do tych, kto by głosowali za zjednoczoną Europą, w której poszczególne grupy etniczne, narody rozkwitną może bardziej, kiedy nie będzie granic. Zna pan świetnie Niemcy, ostatnio był pan ciepło przyjmowany w Rosji. To jak? Czy stara opcja prorosyjska lub proniemiecka, czy jednak to marzenie o wkroczeniu do Europy jest realnością polityczną? Ja myślę, że jest realnością i myślę, że właśnie w tym momencie jesteśmy wolni od wyboru tych dwóch opcji. Natomiast z przedwojennej teorii dwóch wrogów dzisiaj trzeba by stworzyć doktrynę dwóch przyjaciół i zobaczyć, czy ona jest realna. Kolejne pytanie od państwa. Halo? Dzień dobry, słyszymy się. Halo? Halo? Tak, halo. Pana. Halo? Tak. Halo? Jest pan słyszany. Halo? Jest pan słyszany. Proszę mówić. Halo? Zanussiego, czy przewiduje w związku z nadbliżającą się rocznicą 50. roku Powstania Warszawskiego jakiś znaczący akcent filmowy w tym roku? Proszę pana, nie wiem, jaki będzie w tym roku akcent. Jest jeszcze parę filmów dokumentalnych, które w tej chwili powstają na tę okazję. Nawet telewizje niemieckie i francuskie przyjechały zamawiać u nas jakieś materiały na ten temat. Natomiast utworu, który byłby wielkim dziełem, takim jak kiedyś kanał Wajdy, nie wiem, czy ta nasza kinematografia wyda. Boję się, że nie, że właśnie dystans jest za bliski i za daleki, że kiedy mówiliśmy o tym świeżo po czasie, kiedy nie wolno było wspominać powstania, to ten głos zabrzmiał wspaniale, a dzisiaj nie słyszę o nikim z kolegów, kto by miał tupet i odwagę powrócić do powstania i jeszcze coś nowego na świeżym głosem powiedzieć. Także myślę, że powstaną raczej dokumenty, a nie fabuła, ale może się mylę. Od 1969 roku, wtedy powstała struktura Kryształu, pańskie życie to właściwie pasmo sukcesów. Jest pan szanowany, zdrowy, bogaty. Czy jest pan szczęśliwy? Proszę pana, według tej definicji, czy tego rozumienia szczęścia, jakie przyjąłem dla siebie, to tak. To znaczy uważam, że powodzi mi się bardzo dobrze, nad stan lepiej niż mi się konkretna należy. Konkretna odpowiedź, jeszcze jedno pytanie. Pytania. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię z Warszawy. Takie pytanie, zdaje się, że pan Krzysztof Zanussi, nazwisko jego widziałam albo w Radzie Programowej, a chyba w Radzie Programowej Telewizji Publicznej, chyba się nie mylę. Tak. I pytanie w związku z tym, o
pytanie i prośba o ratunek. Otóż jestem matką 14-letniego syna, który nie ma okazji zapoznać się z wielką literaturą naszą narodową. Nawet ta telewizji publicznej produkuje nam jakieś sztuczydła Franciszki Sagan. Od kilkunastu lat nie mamy inscenizacji ani mickiewiczowskich, ani słowackiego. Nie mamy podstawowej literatury. Romeo i Julię też myślę, że warto obejrzeć, jak się ma, nie wiem, 18-20 lat, a nie 45, bo właśnie wtedy ktoś dostał pieniądze na inscenizację. I tu jest no, ratunek, prośba o do telewizji publicznej, może z archiwaliów. Dziękuję. No, to jest chyba obowiązek telewizji publicznej. Proszę pani, ja przede wszystkim jestem w tej Radzie dopiero od paru tygodni. Ona się dopiero raz zebrała i nie zdołała jeszcze ukonstytuować, także nie wiem, jakie będzie miała prawa. Na pewno to jest powinność telewizji publicznej i telewizji edukacyjnej, żeby klasykę przypominać i czynić dostępną. Ale zwrócę na jeden szczegół uwagę. Mamy także kasety w tej chwili i szkoły mają już często wideomagnetofony. Otóż całą klasykę, czy masę klasyki można i teatralnej, i filmowej, można brać z wideokaset. I to myślę, że będzie szybsze rozwiązanie niż nadzieja, że w telewizji publicznej znajdzie się więcej miejsca na przypominanie klasyki. Mnóstwo jeszcze chciałbym zapytać. Niestety czas nam się skończył. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję telewidzom z Warszawy. Dziękuję tym, którzy będą nas oglądać w sieci Polonia. I zapraszam w najbliższą sobotę 12 na spotkanie z panem Andrzejem Drawiczem. Możecie Państwo do nas dzwonić w sobotę od 15.15 lub pisać na wskazany adres. Panu Krzysztofowi Zanussiemu dziękuję za wizytę w studio. Państwu i także. Do zobaczenia przy innej okazji. Dziękuję bardzo.